Witam Państwa. Nazywam się Ewa Tomaszewska. Kandyduję z Warszawy, z okręgu 19, z miejsca numer 9 do Sejmu. Nie po raz pierwszy kandyduję do Sejmu. Mam doświadczenia z pracy parlamentarnej, zarówno w Sejmie, jak w Senacie, jak i w Parlamencie Europejskim. O skuteczności mojej pracy parlamentarnej świadczy chociażby to, że Parlament Europejski nie odrzucił ani jednej ze zgłoszonych przeze mnie poprawek. Szanowni Państwo, zawsze w trakcie swojej pracy parlamentarnej zajmowałam się problemami polityki społecznej, problemami edukacji i kultury. I jeśli obdarzycie mnie Państwo zaufaniem, w dalszym ciągu będę zajmować się tymi dziedzinami. Zapaść demograficzna to jeden z najpoważniejszych problemów w naszym kraju. Musimy zapewnić rodzinom szansę samodzielności ekonomicznej, zadbać o właściwą politykę prorodzinną, pomóc wielodzietnym rodzinom w wychowywaniu ich dzieci, w utrzymaniu ich dzieci. Konieczna jest dbałość o właściwe szanse edukacyjne młodzieży. Dziś stypendia zdolnych uczniów wliczane są do dochodów rodziny wtedy, kiedy decyduje się o możliwościach pomocy socjalnej dla tej rodziny, a także o stypendium dla kolejnego dziecka. To jest poważna blokada. Trzeba to zmienić, trzeba wprowadzić zasadę niewliczania do dochodów rodziny stypendiów naukowych, stypendiów uzyskanych za dobre wyniki w nauce. Konieczne jest też wspieranie młodzieży na studiach, młodzieży zdolnej, która chciałaby kontynuować działalność naukową na polskich uczelniach. Jeżeli tak bardzo będziemy ograniczać pewność zatrudnienia dla młodych pracowników naukowych, jak to się stało w obecnej ustawie o szkolnictwie wyższym, to oczywiście najzdolniejsi, najbardziej przedsiębiorczy młodzi ludzie wyjadą za granicę. Chcemy ich tu zatrzymać. Zmieńmy to prawo. Niezwykle ważne jest, by rodziny mogły być samodzielne ekonomicznie, by były w stanie utrzymać się ze środków uzyskanych z własnej pracy. To jest sprawa niedożywienia polskich dzieci, to jest sprawa braku dochodów właściwych z pracy, by utrzymać rodzinę. Chociażby to, że w Unii Europejskiej 8% pracowników nie jest w stanie utrzymać się na poziomie powyżej poziomu ubóstwa, a w Polsce to jest 12%, dużo za dużo. I na to nie możemy się godzić, musimy znaleźć rozwiązanie dla tego problemu. Kolejnym problemem jest szansa edukacji dla polskiej młodzieży. To jest młodzież studiująca, która powinna mieć możliwość studiowania także na drugim kierunku, szczególnie wtedy, kiedy nie może dostać pracy i nie chce marnować tego okresu bezrobocia, woli go przeznaczyć na uzyskanie dodatkowego fakultetu, na ukończenie dodatkowego fakultetu. W tej chwili nowa ustawa o szkolnictwie wyższym jej to uniemożliwia. Młodzież, która ukończywszy wyższą uczelnię, chce na niej pozostać i rozwijać własne możliwości działania w sferze nauki, musi mieć trwałość, zapewnioną trwałość zatrudnienia. To nie jest sytuacja taka prosta, jeżeli zmniejsza się do 2 lat okres oceniania pracowników naukowych. To oznacza bardzo dużą niepewność zatrudnienia, a więc ci, którzy są najzdolniejsi, najbardziej przedsiębiorczy, znają języki, będą uciekać za granicę. Zatrzymajmy ich dobrymi programami wspierającymi szanse tych młodych ludzi na uczelniach. Ustawa warszawska nie przewiduje żadnych zapisów związanych ze szczególną sytuacją Warszawy.
z tym, że Warszawa jest stolicą i wobec tego ma obowiązki związane z każdym miastem metropolitalnym. Co to oznacza w praktyce? W praktyce to są tysiące ludzi przyjeżdżających do urzędów załatwiać swoje sprawy, przyjeżdżających z daleka, spoza miasta. To oznacza manifestacje, w których różne grupy społeczne wykorzystują swoje prawa obywatelskie do prezentacji własnych poglądów, ale też wpływa to na organizację życia miasta, często utrudnia to życie mieszkańców. To oznacza też delegacje zagraniczne, rozmaite imprezy organizowane w mieście ze względu na jego stołeczność. Zatem ta stołeczność, jej skutki organizacyjne i finansowe powinny być wpisane w ustawę warszawską. Ona musi to przewidywać i musi zapewnić miastu szansę poradzenia sobie z tymi problemami. Tymczasem wpisane jest w nią janosikowe. Jesteśmy przecież solidarni. Lubimy przybyszów, witamy ich serdecznie. Chcemy się dzielić z uboższymi regionami naszego kraju, ale musi to być racjonalne. Wróćmy do tej ustawy, przejrzyjmy ją jeszcze raz i spróbujmy dopasować do rzeczywistych możliwości naszego miasta i naszego regionu.